Witam wszystkich serdecznie z tej strony Chaberdach. Gramy znowu w Hafkena, gra, która mnie porwała. Autentycznie, te wielkie maszyny mają duszę i ja ją powolutku odkrywam. Chciałem wam zaprezentować tryb kooperacji, gdzie czwórka graczy... walczy przeciw dronom, przeciw sztucznej inteligencji na jednej z plansz. I chodzi o to, że przetrwać fale. Fale, które są coraz większe, co którąś falę wyskakuje nam boss. Czyli nie dron, a jeden z mechów prowadzony przez komputer. Dosyć skuteczny, zabójczy. I zobaczymy, do której fali uda mi się nam się dotrwać. Gram tym samym mechem. Chcę go sobie po prostu wyekspić. Szczerze mówiąc, to nie widzę pozostałych graczy, ale nie szkodzi. Widzę, że mamy dwa przejścia. Coś chyba wybrałem, ale nieważne. Jest następny. O, chyba zużyłem. Tak. W tym momencie mapa aktywowała portale, przez które wyskakują drony, przez które po prostu przedostają się fale. I ruszamy. Coś udało mi się zniszczyć. Aj, zapomniałem, jak to się... Dobra, ja muszę znikać szybciutko. I się lekko... Przynajmniej lekko... O, choroba, źle wybrałem. Nie mam paliwa. Leć, stary. Coś rozwaliłem na swojej drodze. Dobrze, udało mi się rozwalić w pierwszej fali dwa drony i nie zginąć. To jest ważne. Dobrze, mamy następną... oczywiście startujemy w tym samym miejscu, z którym żeśmy zakończyli poprzednią falę. Tak, skąd oni będą lecieć? Stąd. Pokażę wam, ten mech ma przybliżenie. To jest snajperski, więc nie wiem, czy tylko on. Oj, zlikwiduj. Dobra, znikam. Ajdź, nie opanowałem tego. Mamy szansę, że nasi podniosą mnie. Co się chyba właśnie wydarzyło? Tak. Oprócz zdolności, ja użyłem w tym meczu zdolności zwiększenie siły ognia, która mi się reaktywuje za 20 parę sekund. Mamy też przedmioty. Dobrze. Czekamy sobie spokojnie. Coś wyskoczyło. I rypiemy w niego, ile wlezie. Dobra, udało się. O, jest następny. Przegrzewa. O. Ciekawi mu. Jak tam przegrzanie? Zmniejszyłoby. O kurczę, ile tych dronów tutaj.
Leczmy się, leczmy się, leczmy się. Dobra, jesteśmy cali już. Gdzie są te drony paskudne? Jednego tylko zabiłem, ale nie zginąłem. A, i przedmioty chciałem wam pokazać, jak się używa. Mam coś takiego jak... O? Aha, tak się używa. Wstawiam holograficzny obraz mojego mecha, który będzie odciągał uwagę jednostek wrogich. A w ogóle to sobie mogę zwiększać w X. Dobra. Trzeba spieprzeć, ludzi, bo ciężko, kiepsko to widzę. Dobra, i szybciutko leczyć się. Nie. Nie udało mi się. Specjalnie się nie pochwaliłem skillem w tym meczu, ale... Jakiś czas już nie grałem, więc... Nieważne, więc nieważne. Nic nie ugrałem. No i właśnie, fala piąta, boss. Z który nawet nie wiem, skąd będzie leciał. Tutaj jesteśmy przy... Nie znam mapy, to jest po prostu... Bolesne doświadczenie, nie znać mapy. Jest i boss. No jak widzicie, boss będzie się całkiem sprawnie poruszał, naprawdę. Ja się chyba wpieprzyłem w sam środek walki, więc nie jest to zbyt dobry pomysł dla mojego mecha, bo nie jest, on jest średnim mechem do cholery, a nie tankiem, który atakuje. Źle. Może ktoś mnie... Uzdrowi. O nie, z bossem będzie trudno. O. Udało się. Nie udało się. Jestem. Co się dzieje? Cholera, zaraz znowu zginę. Cholery jasne. No jak? Poszedł za mną, dziad. Tak jak powiedziałem, no ten boss jest kurde dosyć sprawny. Dobra, ożywia mnie. Sam cierpi chyba. Dobra, ja spróbuję. Kurwa mać. Trzy razy zginąłem, świetnie po prostu. Dobra, Nagbag zniszczył bossa. Fala szósta. Tak. Wszystko jest zwiększone na maksa. Ja jestem pod samym teleportem. Wow, tutaj jest następny teleport. To jest absurd. To jest absurd dla mojego snajpera znajdować się tutaj. Mój snajper jest na dobrej pozycji tutaj. To jest bardzo dobra pozycja dla mojego snajpera.
oczywiście mi się przegrzewa i obronię, ale cóż to? O, jest. Dobra, czy coś jeszcze? To jest znakomita pozycja dla mojego snajpera. Zniszczyłem trzech. Uch. Bardzo ładnie to poszło. Fala siódma? Dopiero? Dopiero. Ciekawe, skąd wrogowie będą szli. Dobra. Okej. W sam środek. Nie udało mi się, ludzie. Niestety, złe miejsce. Dwóch już nie żyje. Prawdopodobnie nie uda się przetrwać tego. Ten się opancerzył. Dobrze mu to wychodzi. Ale i tak obrywa. Broni mu się też przegrzewają lekko. Wspierają się chłopcy, wspierają. Bardzo ładnie. Drużynowo grają. Myślę, żebym mógł tylko kamerę przekręcić. To było w ogóle cudownie. No, a teraz mogę... Dobra, kogo on naprawia? Nie wiem kogo. Jest następna fala. No niestety, wpieprzyłem się w sam środek. W sam środek się wpieprzyłem. Nic na to nie poradzę, ludzie. Ja się zgrupuję z innymi. O Boże, dobra. Zobaczmy, co... Czy uda mi się coś ugrać? Wybuchnę. Co tu do mnie strzela? Inszmy. A, to nasz, to nasz. To nasz. Ajdź, rakietę posłałem w próżno. Nie żyje. Oh, ekstra. Udało się coś tym razem zdobyć. Pala dziewiąta zapewne. No jest to emocjonujące. Nie jest to proste. Naprawdę nie jest to... Zdecydowanie nie jest to proste. Dobrze. Skąd stąd będą lecieć? Znowu takie blisko. Bliskie położenie. To niedobrze. Ach, to niedobrze, no. Udało się go zlikwidować. Okej. O, 2-2-2, to niemiło. Nie, bardzo niemiło. Gdzie są moi ludkowie? Cholera. Tam. Jest. Oni zostawiają po sobie coś, co przywraca nam życie. Więc jest to na pewno bardzo potrzebne. Fala 10. Bardzo ładnie. Jak widzicie, z boku również przychodzą nam punkty, które możemy wydawać na usprawnienia swojego bota w tej rozgrywce. Tutaj mamy... Okej, stąd będą chyba lecieć. Tak.
stamtąd będą lecieć. Gdzie jest jakaś dobra pozycja dla mnie? Boss? O nie. Co za upieprzone bydle. Okej, jestem... No, stary... Cholery jasnej. Dobra. Coś tu się udało ugrać. Szybkie leczonko. Co my tu mamy? Tu coś nie żyje. Nie, to mi się... Oreba. Oh, wow, fuck, nie, tutaj jest ten gość. Lera, ja obrywam, to ciężko. To ciężko obrywam. I stąd, o Boże, stamtąd też obrywałem, no nic. Może ktoś mnie postawi na nogi. Jeszcze tylko jeden żyje. Niestety. No i dobra, dotarliśmy do tej fali. I co więcej mogłem pokazać? No nic, nic więcej nie mogłem pokazać w tym momencie. Spieprzyłem. Ani tych holograficznych moich kamuflaży nie używałem. Toż pierwszy raz doszedłem do 10 fali, tak szczerze mówiąc. Nie jest to łatwe, ludzie, nie jest to łatwe. Coraz więcej tych botów, mechów i bossów i... Naprawdę, naprawdę... Cholera, ciężko, ciężko. Chyba ostatnie miejsce zająłem. Także dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku.